Cześć, ja jestem Dominik Gałązka, a to jest WTV. Ostatnio nauczyciele przygotowują się do największego strajku w najnowszej historii. Sprawdźmy, co na ten temat sądzą warszawiacy. Ile średnio zarabiają nauczyciele? Z tego, co kojarzę, to około 2000 zł na rękę na początek, a potem około 2800, 3000, coś takiego. Jakieś 1500 może, max. 1800 na początku? No ja myślę, że 2000, coś takiego. 7000? 5? Zależy. 2000 netto. No, coś takiego. Coś takiego. No, pewnie 4000? Może? Może w okolicach maksymalnie 3000, może 2,5, ale nie dam głowy. Jakieś pewnie 4-5 tysięcy być może. 2-3 tysiące? No chyba tak z 3000 brutto. Tak, no to nie wiem, to z 2-300 wychodzi na czysto, jak się ma umowę o pracę. A pana zdaniem ile powinni zarabiać? Nie no, trudno mi powiedzieć, no dzisiaj to każdy by chciał zarabiać więcej na pewno. Ja myślę, że tak na normalnym etacie tak 4 tysiące powinni zarabiać. Przynajmniej ponad 4,5 tysiąca według mnie, na pewno. No, no myślę, że przed piątką, 3,5, 4, coś takiego. Ale no nie wiem, pewnie jest co najmniej 6 tysięcy? Przynajmniej 5-6. No ja myślę, że ktoś, kto pracuje w szkole na pełen etat, to z 5 tysięcy na pewno. Co pani sądzi o strajku nauczycieli? Jestem za, popieram. Uważam, że słusznie, ja jestem nauczycielem i uważam, że słusznie, że strajkujemy. Bardzo potrzebny, trzeba strajkować. Tak. No spoko, za mało zarabiają. No, też jestem za. Co pan sądzi na temat strajku nauczycieli? Potrzebny. Popieram, powinni strajkować.